Dzień dobry. Na dzisiaj, sobotę 10 czerwca, czytam następujące słowa z Księgi proroka Jeremiasza, 31 rozdział, wiersz 25, a później Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 3 wiersz. Napoję bowiem duszę spragnioną, a każdą duszę podupadłą nasycę. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Moi drodzy, takie teksty pokrzepiające dzisiaj są na czas niedoli. I kiedy je czytam, to myślę sobie i przypominam o różnych moich niedolach. Takie jak każdy ma, gdy umiera bliska osoba, kiedy w czasie żałoby za tą osobą się bardzo tęskni, albo w czasie rozłąki, kiedy bardzo tęsknimy za osobą bliską, którą kochamy, która jest dla nas ważna. Niedola to są problemy finansowe, to jest zmaganie się z ciągle rosnącymi ratami za zaciągnięty kredyt. Niedola to może być jakaś katastrofa w naszym życiu, która się przydarzy, całkowita zmiana sytuacji następująca wskutek nieprzewidzianego wypadku na przykład. Różne rzeczy się dzieją, różne niedole, smutki, troski nas dotykają. Przez co stajemy się tacy też ubodzy w duchu. I zawsze, kiedy sobie przypominam tę sytuację, to takie w moim doświadczeniu, w moim życiu, to myślę sobie, jak to było, jak ja sobie z tym poradziłem. No poradziłem sobie na różne sposoby. Czasami kombinowałem i znajdowałem różne karkołomne rozwiązania, które ostatecznie okazały się skuteczne. Czasami ktoś się pojawiał, kto dawał mi jakąś cenną radę i się do niej stosowałem. Zawsze jednak starałem się to wszystko, co mnie martwiło, Panu Bogu powierzać i myślę, że to chyba było najcenniejsze. I skoro ubodzy w duchu, do nich należy Królestwo Niebios, a skoro Pan nasyca podupadającą duszę, to może właśnie warto w takich trudnych sytuacjach, życzę, żeby ich nie było za dużo, ale gdy się pojawią, pokładać ufność w Panu Bogu, modlić się, powierzyć Mu to. Co nie znaczy, że mamy potem w konsekwencji czekać z założonymi rękoma, nie robić nic i czekać na cudowny znak od Pana Boga. Nie, mamy powierzyć Panu Bogu to wszystko, modlić się, szukać rozwiązań. Tak jak z układanką troszeczkę, poprzestawiać pewne elementy. Próbować żyć nie tak samo, bo nie zawsze się da tak samo, ale inaczej i oswoić, a może nawet jakoś w cudzysłowie zakolegować się z tą sytuacją. Szukajmy rozwiązań, słuchajmy mądrych ludzi, najlepiej mądrzejszych od siebie, którzy może podadzą nam jakąś sugestię, jakieś rozwiązanie. I może nie zastosujemy tego rozwiązania jeden do jednego, ale wzbogacimy o jakąś swoją modyfikację, i faktycznie będzie lepiej. Co jest jednak najważniejsze, to przychodzenie w modlitwie do Pana Boga, który daje ukojenie, tego, który wzmacnia i posila podupadłe dusze, poi tych, którzy są spragnieni. I bylebyśmy nie byli ubodzy w duchu, a jeśli tak się już stanie, to żebyśmy pamiętali, że zawsze mamy Pana Boga, do którego możemy się zwrócić, któremu naszą sytuację możemy powierzyć, opowiedzieć o niej, i prosić, żeby nas po prostu wspierał, żeby nas prowadził. I jeśli każdy z nas spojrzy wstecz, gdzieś tam w to swoje doświadczenie, nierzadko bolesne, i przypomni sobie, jak to było i jak to uległo rozwiązaniu, to może powiedzieć, no z Bożą pomocą to się faktycznie jakoś udało i jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Na tą Bożą pomoc liczmy. Tej Bożej opiece się powierzajmy, żebyśmy nie podupadali na duchu i żebyśmy byli tymi, którzy są wzmacniani i pocieszani. Gorąco i serdecznie na ten czerwcowy dzień dzisiaj Wam tego życzę. Amen.